Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek oficjalnie otwarto nowy dom ludowy w Joance. Stary budynek został prawie w całości rozebrany. Prawie, ponieważ zostawiono tylko zbudowane w 2015 roku toalety i to do nich dobudowano resztę liczącego niespełna 300 metrów kwadratowych domu ludowego. Nowy budynek to w większości sala bankietowa o powierzchni 106 metrów kwadratowych oraz pomieszczenia OSP, w tym garaż i gabinet prezesa. Ponadto obiekt zawiera wszystko, co potrzebne do funkcjonowania domu ludowego. W pełni wyposażoną kuchnię, toalety, zmywalnie, magazyny i kotłownie. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest najradośniejsza chwila zawsze dla włodarza gminy, bo coś się zbudowało, coś się zakończyło i jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy, żeby otworzyć ten dom ludowy. Mamy jeszcze tutaj do zagospodarowania plac wokół, ale to już czekamy na ładną wiosnę i będziemy tutaj myśleć o tym, żeby to zagospodarowanie było jak najlepsze i dla wszystkich mieszkańców, i dla dzieci, i dla osób w średnim wieku, i dla seniorów, żeby każdy coś tutaj miał. Pierwotnie planowano remont starego budynku, ale jak zaznaczył sołtys Joanki Mateusz Jańczak, byłoby to po prostu za drogie. Cały czas żyli w świadomości, że będzie remontowany stary obiekt. A gdy weszła w propozycję remont, specjaliści przyjechali obejrzeć, to okazało się, że tu nie ma co remontować. Że tu od samego dołu są mury zgnite i remont przewyższy po prostu projekt nowego. Projekt został zrealizowany w całości ze środków własnych gminy Baranów i kosztował ponad 1 860 000 zł.